Bonjour. Jak mnie widać, jak mnie słychać. Dobra. Siemaneczko. Dzisiaj zaczniemy nietypowo, bo złowiłem dzisiaj małego okonka na spawik. Na czerwonego robaka. Bardzo wielki okon, jak widzicie. Naprawdę przecudny. No, powiem szczerze, że może mieć te 50 cm. Ale jak się go przybliży, tak, o do kamery po prostu. Jak najbardziej się da. Dobra, nieważne. Dopiero co zarzuciłem, okonek jest. Co zwiastuje, co zwiastować może dobre branie, ale jeszcze zobaczymy. Ostatnio jest dużo spawika na kanale, ale myślę, że nadrobimy to jeszcze fiderkiem. Biorę się na domaniów i połapiemy. Tutaj widzimy, że ukraiki naprawdę zaczynają żerować. Liczę ja dzisiaj głównie na płotki, jakąś wyrośniętą. Chciał może jakiś duży okoń się trafi, bo to jest naprawdę spora populacja tego konia na tym odcinku rzeki. Chorobcia, nic nie chcę brać, wiecie? Będę musiał chyba... O, ja tutaj jestem. Kupiłem sobie czapeczkę od Timów pleciony, fajniutką. Wprawdzie nietematyczną, bo tutaj jest szczupaczek, a ja łowię płoteczki. Staram się przynajmniej, bo biorą okonie, czyli jakieś drapieżniki. Czyli może trochę tematycznie, ale teraz odbiegam od tematu, bo chciałem wam powiedzieć, że może się przeniosę na pinki z czerwonego robaka, ponieważ zobaczcie, co się dzieje. Tutaj chodzi taka ukrejka, że masakra. Jakbym tak nałapał, to było na... sunacza do lodówki, gdzie się zamroziło uklejeczkę i była dobra na sunacza. No, bo tutaj naprawdę nie żerują te płotki dzisiaj. Mogłem wziąć zanęty, ale nie mam gliny, już mi się nie chciało. Wiecie, jakbym zanęcił, to gdzieś popłynęło i takie nęcenie. Taki oto koleżka wziął, troszkę większy od poprzednika. Cóż, mam ochotę na płotki połapać, no ale takimi okoniami nie pogardzę. Ale jako ciekawostkę powiem wam, że łowię, jak łowię tutaj na spinning, to nie biorą te okonie po prostu. Wolą robaczki, tutaj preferują. Także nie zrażajcie się, jak wam nie biorą okonie na spinning, to nie znaczy, że ich nie ma. Może właśnie lepszą metodą są czerwone robaki. Bardzo jest tu stromy brzeg i nie ma możliwości wypuszczania ryb innej, jak ich po prostu rzucanie. Ja odhaczę teraz tego okonia. O, proszę bardzo. Delikatnie zapięty. Fajniutka rybka. Ale no niestety nie mam jak tam zejść. Naprawdę jest bardzo stromo, uwierzcie mi na słowo. No spójrzcie sami. No. Jest strasznie stromo. No. Rzucam tego konia. O, on tam jest w tych roślinkach, ale zaraz sobie wyjdzie, wyskoczy. Już to wielokrotnie przerabiałem, ryby są tu skakuje po prostu. Słuchajcie, jeśli ktoś oglądał ostatni odcinek z karasiami, z uklejkami, to wie, że wiadro dosyć prymitywne. To jest prymitywny wynalazek, jednakże może spełniać wiele ról, słuchajcie. Ostatnio spełniał Ostatnio spełniał rolę podpórki wędkarskiej, a teraz może nawet spełniać krzesła. Bose siedzę. Rolę krzesła może spełniać wiaderko, także mamy naprawdę trzy je w jednym. Podpórka, wiaderko, no i... ojejku, podpórka. Siedzonko i wiaderko. No. Także widzicie, z praktycznie każdego przedmiotu można zrobić wielofunkcyjny, uniwersalny przedmiot. Także ja tu się mądrzę, ale prawda jest taka, że naprawdę nie trzeba wybitnego sprzętu, żeby dobrze się bawić. Thank you.
Ale spójrzcie, jakie mają kurde żądła. Te stworzaki. O, odleciał jak na złość. Dzięki panie. Pani owadzie. Dobra. Będzie coś chciał następnym razem. Oj, coś czuję, że dobre zakończenie wyszło właśnie z tego ujęcia. Także trzymajcie się. Ojejku. Do zobaczenia. Jak coś weźmie, to może jeszcze jakaś sęka się wciśnie. No ale dzisiaj wątpię. Mój fartek zwykle podpowiada mi, że nie złowię już dzisiaj żadnej ryby. Oprócz tych dwóch owąków. Elo.